Czy on chce wrócić do ciebie? Takie pytanie zadam dzisiaj kartom Lenormanda i Tarota. Czy on chce wrócić? Czy on chce jeszcze jednej szansy? Czy on chce jeszcze jednego początku? Czy on chce zgody? Czy on chce wrócić do ciebie i by dalej kontynuować tą relację? Zobaczmy, jaka odpowiedź jest dzisiaj kart na to pytanie. Witam serdecznie moich kochanych subskrybentów, a jest już ich prawie 3000. Zapraszam wszystkich innych widzów, którzy jeszcze nie zasubskrybowali mojego kanału, do dzisiejszej subskrypcji z dzwoneczkiem właśnie kanału Orakel Miłości u Loeli, by dostawali Państwo moje darmowe filmiki z wróżbami. Proszę również o komentarze, Wasze historie, o wymianę energii właśnie w komentarzach. Wystarczy smajlik, wystarczy jedno słowo. To dla mnie bardzo ważne i inspirujące. Proszę również kciuczka, lajka z kciukiem w górę. Dziękuję serdecznie. Na wróżby indywidualne zapraszam również do mnie. Kontakt poprzez e-mail. Adres e-mailowy jest pod filmikiem i w komentarzach. Mój adres e-mailowy to loelia.orakel@gmail.com. Zapraszam. Miłość to piękna, ale równie bolesna energia. Rozstajemy się często i czekamy. Czekamy na powrót, na jeszcze jedną szansę. Tęsknimy. Zobaczmy, czy on chce wrócić. Mam dzisiaj dwie grupy. Grupa numer jeden to obelisk, kryształ górski, przeźroczysty. Grupa numer dwa to aniołek biały. Więc wybierzcie, kochani Państwo, jedną z tych grup. Ja zaczynam od grupy pierwszej. Obecnie są jakieś komplikacje, być może nawet inna kobieta, jakaś osoba trzecia, która w tej chwili stara się o względy Twojego partnera. Karta ta mówi o konkurentce, rywalce, być może ex-partnerce, która chce Twojego partnera z powrotem. Jakiejś kobiecie bardzo skomplikowanej, intrygującej i która jest szkodliwa. Ta karta mówi jednakże o komplikacjach, komplikacjach między Wami. Komplikacje, zawikłania, ciężkie sprawy, zawiłe, negatywne myśli. Być może mówi ta karta również o jakichś nałogach, które przeszkadzają w tym, byście byli szczęśliwi i by partner wrócił do Was. Zawikłane, jakieś skomplikowane sprawy. Partner jednak myśli teraz o swojej stabilizacji, pracy, zarobkach, egzystencji. Być może o jakichś inwestycjach lub biznesie, o sprawach finansowych, zmianie, kupnie, sprzedaży domu, polepszeniu swojej egzystencji. Myśli o tym, by może założyć firmę, by pracować samodzielnie. Jednakże mówi ta karta o kreatywności, o pracowitości, o tym, że tutaj jest skoncentrowany na własnej
egzystencji, stabilizacji. Również ta karta mówi o tym, że praca, zawód, być może jakieś doszkalanie się, dla niektórych na pewno też uniwersytet, studia, to jest dla niego teraz ważne i tutaj on myśli o własnej właśnie stabilizacji, by mieć bezpieczeństwo egzystencjonalne. Pytanie jest jednak, czy on chce do Ciebie wrócić. Zobaczmy, co mówi karta Tarota. Rycerz kielichów. Odpowiedź jest tak. On chce do Ciebie wrócić. Już trzyma w ręku kwiat na przeprosiny. Już napisał do Ciebie jakąś wiadomość, która przyjdzie niebawem. Już chce do Ciebie pędzić, jakby na białym koniu, by się z Tobą spotkać. Karta obrazuje tutaj romantyczne uczucia, chęć pogodzenia się, chęć przeżywania romantycznych chwil. Rycerz oczywiście walczy o swoją miłość, o emocje, uczucia, romantyczność. Rycerz ten chce powrócić i zawalczyć jeszcze raz o swoją szansę. Tak, odpowiedź jest, on chce powrócić, pomimo tego, że jest dużo komplikacji, pomimo, że Wasze problemy są jakieś zawiłe, niełatwe do rozstrzygnięcia. Sytuacja Wasza jest skomplikowana. Być może jest jakaś osoba trzecia, która truje między Wami miłosne szczęście, romantyczność, uczucia. Jednakże, jak popatrzymy teraz na konstelację tych kart, myśli ten rycerz kielichów, dla którego bardzo ważne są uczucia i emocje, o stabilności, stabilnym związku. Chce powrócić, wyjaśnić te zawiłości i komplikacje i pragnie związku stabilnego. Pragnie wreszcie zarzucić kotwicę. Pragnie czuć tą przynależność. Równie sprawy zawodowe, materialne, egzystencjonalne zabrały mu dużo czasu. Być może ma coś tutaj o tym do wyjaśnienia. Jednakże teraz chce powrócić. Odpowiedź jest tak. Być może będą jakieś opóźnienia. Karta siódma żmii mówi o jakichś tutaj opóźnieniach w jego powrocie, komplikacjach. Być może jeszcze musi sam coś wyjaśnić. Czy w pracy, czy prywatnie. Są jakieś opóźnienia, natomiast na pewno jest tutaj chęć powrotu, chęć przeprosin, pogodzenia się, informacji, komunikacji. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam serdecznie grupę drugą. Grupa druga to aniołek biały. Tutaj między Wami coś umarło, coś się zakończyło, jakiś kryzys, śmierć związku, zerwanie, kompletne spotkań, pisania. Związek jest przerwany. Wydaje się, że umarła już między Wami miłość. Natomiast karta śmierci mówi również o narodzeniu się na nowo czegoś nowego, o zmartwychwstaniu, o narodzeniu się czegoś jak Feniks z popiołów. I właśnie tak pragniecie, by Wasza miłość, romantyczność odrodziła się na nowo po tej śmierci, po uśmierceniu czegoś, co już nie mogło tak dłużej trwać. Tutaj
jest jakiś mężczyzna, który jest w stosunku do Was bardzo wierny, lojalny, przyjazny, na którego możecie liczyć w każdej sytuacji. Fundamentem dla niego tego związku jest przyjaźń i zaufanie. Być może jest to nawet dla niektórych bliźniacza dusza. Czujecie duchowo swoją obecność, pomimo że nie ma między Wami regularnych spotkań i regularnej komunikacji. Czujecie duchowo swoją obecność i możecie porozumiewać się duchowo lub telepatycznie. Przede wszystkim jest to Twój przyjaciel, mężczyzna, który jest wierny, lojalny, któremu możesz zaufać. Ten mężczyzna, ten partner myśli o Tobie. Myśli o Tobie, o sobie pytającej. I wie, że czekasz, wypatrujesz go w oknie i czekasz na jego powrót. On być może czuje to nawet duchowo, jako Twój bliźniaczy płomień. Tutaj mamy Ciebie, osobę pytająca, wyczekującą na powrót Twojego ukochanego. Czy on do Ciebie powróci? Mamy w karcie Tarota Królową Kielichów. Królowa Kielichów to energia osoby zakochanej, która czuje sercem, którą opływają emocje, która żyje miłością, emocjami, uczuciami. Ta osoba, o którą pytasz, jest właśnie w tej energii. Zakochany, myśli, czuje, chce wrócić, chce Ciebie kochać. Myśli i tęskni za Tobą. Karty dodatkowe na dnie talii Lenormanda mówią o miłości. Miłość w Lenormandzie i miłość w Tarocie potwierdzają tutaj chęć powrotu. Miłość jest tą inspiracją i tym powodem, dla którego chce wrócić Twój partner do Ciebie. Jest zakochany i czuje to. Jest również wierny, lojalny i myśli o Tobie. Pragnie związku. Pragnie skończyć tutaj te komplikacje i problemy między Wami. Myśli również o powrocie. Myśli o tym, by napisać do Was, by mieć znowu stabilną komunikację. Wszelkie jakieś nieufności między Wami powinny się skończyć i powinna otworzyć się jakaś nowa perspektywa. Wysprzątanie nowych spraw. Wysprzątanie spraw, które przyniosły straty. Kochani, tutaj też jest chęć powrotu. Jest miłość, uczucie miłości, które jeszcze ciągle istnieje, pomimo zerwania związku, kontaktu i spotkań. Dziękuję grupie drugiej i jeśli tego pragniecie, moi kochani subskrybenci i widzowie, to życzę oczywiście Wam wszystkim, by Wasza osoba, za którą tęsknicie, którą kochacie, powróciła. Być może nastanie nowa szansa na nową miłość, na nowe emocje. Tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia już niedługo.